Witam, witam, Challenge festival is up and we have three brand new heroes. In this video I will talk about legendary bard Ogima. Ogima is holy faction barbarian. Not my favorite class, but it is what it is. If you give him emblems, he will have chance to cause bleed when he I uh, use his normal attack he's a part of bard family and bard family supports other families and realms solo heroes get plus 5% mana generation team members are solo heroes if they have no family or real members in a team amazing bonus this 5% can be crucial in some cases he also has additional perks in the challenge uh, festival events he also has passive reduces the amount of mana increased by special skills by 50%. The effect applies to all enemies in the battle. Really good one. We know it from Ris and I really love this one. Ogima has 834 on attack, 799 on defense and 1404 on HP. Attack power is really high, defense and HP are good. If you want to give him emblems, you should follow sword path. Um, fully maxed, he will have um, one thousand and fifteen on attack, nine fifteen on defense, and sixteen forty six on HP. Amazing stats. Mana speed is fast, so he need eight tiles to go off, but you can speed him up to seven. His rhythm of havoc. Uh, destroys all minions from all enemies, deals 275% damage to all enemies, deals additional 30% damage to all enemies for each minion destroyed, and stack, max 10, all enemies get minus 7% mana generation for each destroyed minion. So let's break it down. Destroys all minions from all enemies. Okay. So, he's a minion destroyer that's super cool in current meta and he's fast. So, he's first legendary hero that uh, destroys all minions at fast speed. Amazing. Deals 275% damage to all enemies. Okay, AoE hero, that's great and 275% is amazing at fast speed. I was testing him at 465, so he wasn't maxed and he hit me for like 450 damage. So, fully maxed can deal something around 550 600. That's crazy. Uh, deals additional 30% damage to all enemies for each minion destroyed. Oh my god, this is insane! So, if he will destroy only 5 minions, he will hit all for 425% at fast speed. This is like a sniper hit. With 15 minions destroyed, he will hit all with 725% damage at fast speed. I know that this is rare situation to destroy 15 minions, but it is possible. So we have hero that can hit harder than Gosek, this is crazy. And this is true damage cause first he destroys all minions. And on top of that he puts stocks. all enemies get minus 7% mana generation for each destroyed Minion. What the heck? So destroying minions and insane damage is not enough for this hero? Jeez! Skadi uh, has minus 6% mana generation stack. Ogima minus 7%. No damage over time, but even with only 5 stacks, it's hard to lose a battle. That's insane! So, is Ogima good? Yes, but to be honest, he's not only good, he's really OP. Another crazy yellow hero that was released recently. So, looks like developers are still pushing for war meta change. A lot of um, alliances are using purple tanks, and minion makers like Freya, Bera, and Hulda are really common there. Now we have crazy counter for them. Ogima has amazing stats, great family bonus and passive and his skill is insane. On attack, he's an absolute powerhouse versus minions, but he's also great when there are no minions. So he can counter Miriam and I bet that top guys Will start using three yellow heroes Anne, Jove, and Ogima. With seven tiles, this trio will destroy any team. Fast speed, high damage, passive, and family makes him also great on defense. I wouldn't use him as tank, but on flank or wing, he should be great. On titans, he won't help you much. But he's a nice hero to counter Dr. Moro on Underwild final stage. On Bloody Battles, he's insane. Fast speed, crazy damage, and stacks. Most common strategy on Bloody Battles is using minions. Ogima will punish you for each minion you have. On Buff Booster, he's also really good. Huge damage and great counter to three kingdom setups or any other teams with minions but with some buffs active even his 275% damage at fast speed will be really deadly on rush he'll be ready with six tiles so not a huge change for him but he deals nice damage so he can be paired with uh, 2 yellow heroes to take down all enemies with 6 tiles. Um, there are also few minion makers that are common on rush like Mother Nord, Cao Cao, Krampus, Zhuge Liang, uh, sometimes even Hulda, so he can counter them even as solo Holy Hero. Overall Ogima is crazy good. Amazing stats great passive and family bonus, destroys minions, deals huge damage and puts uncleansable stacks. Fast speed makes him amazing on attack and he's really good on defense. Current meta is all about speed and burst damage, he fits there perfectly. And of course, many guys says that Miriam need nerf, um, Ogima is like silent answer. Um, if you struggle versus Miriam, spend for Ogima. Well done, Zynga. Uh, anyway, Ogima is probably the best minion destroyer in the game and on top of that one of the best damage dealers if you're facing minion teams. He's uh, definitely worth darts, emblems and ethers. So let me know what you think about him. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Ruszył festiwal wyzwań i mamy trzy nowe postacie. W tym filmie opowiem troszkę więcej na temat nowego legendarnego ba barda o imieniu Ogima. Ogima jest barbarzyńcą w frakcji światłości. Barbarzyńca to nie jest moja ulubiona klasa, no ale jest jak jest. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał e, szansę wywołać krwawienie u przeciwnika, kiedy trafi go normalnym atakiem. Jest częścią rodziny bardów, a rodzina bardów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie solowi zyskują plus 5% generacji many. Członków drużyny uznaje się za bohaterów solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich rodziny lub królestwa. Um, fantastyczny bonus, te 5% w niektórych sytuacjach um, może być kluczowe. I dodatkowo um, ma premię um, do statystyk w trakcie festiwalu wyzwań, więc to jest również na plus. Um, no i ma umiejętność pasywną. Redukuje ilość many zwiększanej przez umiejętności specjalne o 50%. Efekt dotyczy wszystkich wrogów w bitwie. A bardzo dobra pasywka. Znamy ją chociażby z takiej postaci jak Rys. Um, I muszę przyznać, że uwielbiam tą pasywkę. Ogima ma 834 ataku, 799 obrony i 1404 punkty życia. Siła ataku jest bardzo wysoka, obrona i punkty życia są dobre. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. W pełni zrobiony będzie miał 1015 ataku, 915 obrony i 1646 punktów życia. Fantastyczne statystyki. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić. Natomiast można go oczywiście przyspieszyć do 7. Jego echo zniszczenia niszczy wszystkich pomocników wszystkich wrogów, zadaje 275% obrażeń wszystkim przeciwnikom, zadaje dodatkowe 30% obrażeń wszystkim przeciwnikom za każdego zniszczonego pomocnika i. Daje kumulację, maksymalnie oczywiście 10, wszyscy wrogowie otrzymują minus 7% regeneracji many za każdego zabitego pomocnika. Rozbijmy to na mniejsze. Niszczy wszystkich pomocników, wszystkich wrogów. Okej, okay. um, tego nie trzeba tłumaczyć: no, niszczy pomocników. Fantastyczna umiejętność w obecnej mecie, dodatkowo jest szybki. Um, więc to jest pierwsza legendarna postać, która niszczy wszystkich pomocników na szybkiej manie. Fantastyczna sprawa. Zadaje 275% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Okej, okay. obrażenia obszarowe e, super. 275% to jest bardzo dobry wynik jak na szybką manę i testowałem go na poziomie 465, czyli nie był nawet zmaksowany, nie miał złamanego limitu. Ja nie miałem pomocników, a on bił mnie za 450 obrażeń, więc w pełni zmaksowany, nawet bez pomocników będzie uderzał za 556 obrażeń. Super. Natomiast zadaje dodatkowe 30% obrażeń wszystkim przeciwnikom za każdego zniszczonego pomocnika. O Boże, serio, to jest szaleństwo. Jeśli zniszczy zaledwie pięciu pomocników, uderzy wszystkich za 425% na szybkiej manie. To jest mniej więcej tyle co uderzenie snajpera przy zniszczonych 15 pomocnikach uderzy wszystkich za 725%. Na szybkiej manie. Ja wiem, że zniszczenie 15 pomocników naraz to jest dosyć rzadka sprawa, ale może się wydarzyć. A więc Jesus, mamy bohatera, który jest w stanie uderzyć mocniej niż Gosek. To jest szaleństwo i to są realne obrażenia, ponieważ on najpierw zniszczy pomocników. A, no i dodatkowo, jakby było tego mało, nakłada kumulację. Wszyscy wrogowie otrzymują minus 7% regeneracji many za każdego zniszczonego pomocnika. W serio, kogoś chyba mocno przygrzało, jak y, tworzył tą postać. Niszczy pomocników, zadaje kosmiczne obrażenia, i to nie wystarcza? Jeszcze dajcie mu kumulację, może jeszcze coś, nie? Skadi. Nakłada minus 6% regeneracji many, ale ona nie niszczy pomocników, ona musi ich zabić, więc z niektórymi sobie nie radzi. Ogima niszczy wszystkich od razu, nakłada 7%, czyli więcej niż skadi, nie nakłada obrażeń w czasie, natomiast nawet jeśli nałoży 5 kumulacji, to jest ciężko przegrać taką walkę, to jest szaleństwo. Czy Ogima jest dobry? Tak. Natomiast jeśli mam być szczery, on nie jest tylko dobry, on jest grubo przegięty. Kolejna mocno przegięta, żółta postać, która została ostatnio wprowadzona do gry, więc wygląda na to, że twórcy gry mocno cisną, żeby ta meta wojenna się w końcu zmieniła. Wiele sojuszy nadal używa fioletowych tanków i twórcy pomocników, tacy jak Freya, Bera czy Hulda, Teraz czasem nawet set. Um, są tam bardzo popularni. Um, w tym momencie dostajemy niesamowitą kontrę na te postacie. Ogima ma fantastyczne statystyki, a świetny bonus rodziny i pasywkę, a jego umiejętność specjalna to jest kosmos. W ataku jest niesamowicie silny przeciwko każdej drużynie z pomocnikami, natomiast nawet jeśli nie ma pomocników w drużynie przeciwnej, będzie bardzo dobry. Jest w stanie kontrolować Miriam i idę zakład, że Topka niedługo zacznie grać trzema żółtymi postaciami typu Anka, Joff i Ogima. Z siedmioma klockami, to trio jest w stanie rozbić każdą drużynę, nawet obładowaną. Pomocnikami. Szybka mana, wysokie obrażenia, pasywka i bonus rodziny sprawia, że jest również bardzo dobry w obronie. E, nie stawiałbym go może na tanku, natomiast na flance czy skrzydle będzie działał bardzo dobrze. Na Tytanach za bardzo Wam nie pomoże, ma wysoki atak, ale to trochę za mało, natomiast jest bardzo fajną postacią, żeby skontrować doktora Moro na ostatnim etapie podziemia. Na krwawych jadkach jest potężny. Szybka mana, um, ogromne obrażenia i kumulacje, które nakłada. Jedna z najczęstszych strategii na krwawych jadkach to jest używanie pomocników. Ogima ukaże Was za każdego pomocnika po waszej stronie. Nawet tych, którzy pojawią się z talentu druida. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, tam również jest świetny. Ogromne obrażenia, um, świetna kontra na ustawienia bazujące na trzech królestwach um, lub na dowolne inne ustawienia mające pomocników. Natomiast z dodatkowymi podbiciami, nawet te jego 275% obrażeń bazowe na szybkiej manie będzie zabójcze. Więc nie musicie patrzeć, czy są pomocnicy, czy nie. Będzie w stanie kosić całej drużyny. Jeśli chodzi o szturm, tam będzie gotowy po sześciu klockach, więc to nie jest dla niego duża zmiana. Um, ale zadaje dosyć dobre obrażenia, więc może być sparowany z dwiema innymi żółtymi postaciami, żeby zdjąć od razu wszystkich przeciwników po sześciu klockach. Dodatkowo na szturmach a, jest kilku twórców pomocników, a, którzy są dosyć popularni. Jest to na przykład Matka Mruz, Cao Cao, Krampus, Young, czasem Hulda czy Set, więc Ogima jest w stanie ich skontrować, nawet jako pojedynczy bohater świętości. Podsumowując, Ogima jest niesamowicie dobry. Fantastyczne statystyki, świetna pasywka i bonus rodziny, niszczy pomocników, zadaje ogromne obrażenia i nakłada niemożliwe do wyczyszczenia kumulacje. Szybka mana sprawia, że jest fantastyczny w ataku i jest również bardzo dobry w obronie. Obecna meta a kręci się wokół szybkiej many i obrażeń obszarowych lub zdejmowania trzech postaci. Ogima pasuje tam idealnie. Um, oczywiście wiele osób e, mówi od dawna, że Miriam potrzebuje nerfa, więc Ogima jest troszeczkę jak taka cicha odpowiedź ze strony twórców gry. A jeśli męczycie się przeciwko Miriam, zapłaćcie za Ogimę. Świetna robota, Zynga. Mi patrząc na niego przyszedł do głowy pewien limeryk. I leci on mniej więcej tak. Ogima. Pieniędzy już nie ma, a postaci wciąż nie ma. Natomiast wracając do tematu. Um, Ogima jest prawdopodobnie najlepszym niszczycielem pomocników w grze. Dodatkowo jest jedną z najlepszych postaci zadających obrażenia, jeśli walczycie przeciwko drużynom mającym pomocników. Um, jeśli go macie, fantastycznie, gratuluję. Zdecydowanie jest wart strzałek, talentów i przełamania limitu. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.